tyle właśnie dni minęło od startu nowego serweru Section Featured. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym ulubionym waszym odcinku z waszej ulubionej grze przeglądarkowej, czyli Section Featured. To tak, byczki, pamiętajcie, że oglądając odcinki Section Featured wspieracie mój kanał, więc nawet jeśli czasami zdarzy się, że to jest jakiś clickbait lub nie, to zapraszam was, wbijajcie. Wbijajcie też w link w opisie, naprawdę super sprawa. Wbijajcie też na nowy serwer, na którym gramy, czyli Międzynarodowy 50, bo to ten serwer się niedawno jeszcze zaczął. Już oczywiście najlepszy gracz, 255 level, ale to nie ma znaczenia. Jeszcze jest wcześniej, jeszcze wszyscy zaczynają. Ja mam dopiero 170 level, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Zostawcie też lajka, zostawcie też komentarz, pamiętajcie. To pomaga i rozwija mój kanał, więc jak to się mówi, warto. A teraz przechodzimy do samej gry. To tak, generalnie muszę wam tutaj zdradzić pewien tajemnicę, że na początku, o ile startu serwera troszkę grałem, aczkolwiek potem byłem bardzo taki zawalony, miałem sporo takich wypadów i tak dalej, i poprosiłem mojego jednego z moderacji, mojego też ziomeczka, z którym gdzieś tam zajmuję się moim Discordem, czyli Alexa, kto wie, ten zna, i powiedziałem mu, żeby się trochę zajął moją postacią, bo tam nie będę miał za bardzo czasu, żeby się zajmować moją postacią, zwłaszcza, że na początku jest bardzo ważny rozwój, co nie? Czyli to jest jakby najważniejszy moment w ogóle rozlevelowania. Jak i teraz tak, no i jak mu ten przez ten czas poszło Alexowi? No poszło mu tak, że nie jesteśmy może najwyżej w tabeli gildii, ale też nie jesteśmy najniżej. Mamy 170 level, nie jest to oczywiście bardzo ładny wynik, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić. A teraz zobaczmy, jak wyglądają inne nasze statystyki. To tak, lećmy po kolei, czyli tak wygląda moja 170-levelowa postać. Gram oczywiście tym barbarzyńcą czy berserkierem. No, zobaczcie, wszystkie tu epickie, troszkę ulepszone, elegancko, diamenciki są. Mamy też oczywiście naszą drużynę tutaj pomocniczą. Widzimy, że nasza drużyna pomocnicza jest na razie ubrana w byle co bez diamentu. Będzie trzeba to naprawić. Czyli tutaj mamy trochę mało grzybków, więc nie za bardzo jak mamy to naprawić. Ale im wszystkim będzie trzeba przede wszystkim nawet sprzętem. Ale będzie trzeba im wszystkim powkładać klejnoty, co nie? Czyli będzie trzeba trochę zapolować na klejnoty. No, nie ma wyjścia, będzie trzeba, o, nie ma tu przedmiotu, będzie trzeba powstawać mu wszędzie klejnoty po to, żeby ruszyć z lochami tutaj ten poziom mroku, co nie? Bo ten poziom tutaj, to widzę, że całkiem ładnie jest zrobiony, cyrk grozy 7 na 10 jest ruszony, pięknie, pięknie to wygląda. Więc tutaj jest, na pewno to jest do zrobienia. To i tak wygląda moja postać, statystyki, myślę, że są na spoko poziomie. Co tu mamy? Szczęście 31% może być. Tutaj mamy ten, tutaj mamy wytrzymałość, tu mamy siłę. Subcio. Lecimy dalej. Arena. No arena tutaj widzimy, że słabiutko na razie. Na początku trzeba mocno zainwestować w... Na początku trzeba bardzo mocno zainwestować w ulepszenie do wszystkiego. Co nie? Tutaj jak się pojawia oferta, a potem jak będą już ulepszenie do wszystkiego, to praktycznie co chwilę to ładować i co chwilę składać ofiarę, żeby po prostu, bo każda ofiara powoduje, że jakby ofiaruj cały swój postęp na ramieniu w zamian za runy, że premia do złota 5%, więc co jakiś czas tą ofiarę faktycznie trzeba tutaj poświęcać i po prostu w ten sposób to rozwijać sobie tutaj ten arenę, tego kupca. Więc tutaj na razie bardzo słabo to wygląda, no ale będziemy to robić. Co, jak wyglądają nasze pozostałe? Zobaczmy, kibelek tu widzę, że chyba elegancko, co ten? Tutaj został już zagrany, dzisiaj w ogóle zaczyna się, kiedy nagrywam, to akurat jest weekend, ten taki duszny, tak? Hej, Benzwale, zbroju płytowej, mamy dziś szczególny dzień, pozwól, że opowiem ci co nieco na temat naszego wydarzenia weekendowego, mamy dzisiaj dni diabelskich dusz, niestety nie mam jeszcze odblokowanych podziemi. Zaraz zobaczymy, jak wygląda twierdza. O, tu ekspią nasi ten, po bratancy. Zobaczmy, jak wygląda twierdza. To tak, kopalnię klejnową mam na 9 poziomie. Przypominam, że ten, kopalnię podziemie odblokuje się na poziomie 10. Więc tutaj będzie trzeba jeszcze docisnąć to do 10 poziomu. Stanowczo za słabo koszary. Widzimy, że tutaj mamy tylko, ojeju, tu mamy bardzo mało żołnierza. Tu cały czas powinniśmy atakować kolejnych przeciwników, co nie? Ajajaj, bardzo źle to wygląda. Też tutaj jest taki, przypominam, że jest taki sposób, że można robić tak zwane kontrataki, czyli jeśli ktoś cię atakuje, twierdza atak, a twierdza obrona i widzimy, że tutaj ktoś zaatakował, możemy zrobić kontratak na tą osobę, no wiadomo, że ona też musi być stosunkowo słaba, ale możemy robić kontrataki w ten sposób,
możemy no i widać, musimy chyba sobie trochę zwiększyć też siłę żołnierzy, co nie? O, a tak możemy skontratakować. Możemy skontratakować. Zmieniać przeciwnika za hajs oczywiście się nie opłaca. Na pewno nie ma sensu rozwijać totalnie gildię łuczników tutaj, czyli to totalnie idziemy w kuźnię, ewentualnie można. Po to, żeby potem ulepszyć troszeczkę tich żołnierzy, bo wiadomo, ulepszenie tych żołnierzy spowoduje, że troszeczkę, nie za dużo, ale powoduje, że ci przeciwnicy, co sobie lekko zainwestowali w obronę, to będą też w naszym ataku, że będziemy mogli za jednego żołnierza ich na przykład tam niszczyć, a sale produkcja tych takich odrobinkę lepszych żołnierzy wcale dużo nie kosztuje, więc gdzieś tą kuźnię na pewno myślę, że możemy ją nawet teraz polepszyć ją sobie. Tą kuźnię polepszyć, trochę też koszary bym polepszył, no ale musimy też kopalnię klejnotów dobić do tego 10 poziomu, no z tym to nie ma nawet co się kłócić. Dobra, zobaczmy jak następnie wygląda, zobaczmy jak wygląda stajnia. O, widać, że tutaj niestety chyba ktoś nie za bardzo zna się na grze. To tak, jako że tak jak mówiłem, ja nie grałem przez trochę czasu, Alex trochę się tym zajmować, widać, że chyba tutaj troszkę Alex chyba trochę źle zainwestował w te pupile. Ojeju, kto to tu panu tak spierdzielił? Nie, no co za fuszerka, nie wierzę. Tak, generalnie widzimy, że tutaj bardzo zła inwestycja na samym początku. Wpołnik jest beznadziejną, najgorszą inwestycją, jaką można było zrobić na samym początku. Tu jest siorp, krząp jest ok, i tutaj kroks oczywiście też jest dobrze, i tu siorp jest gitara. Natomiast tutaj widzimy, że tutaj ma dostał do fatalnej pomyłki, będzie trzeba to natychmiast zmienić. Sponika, tylko najgorzej, że teraz przez przechodzenie na Zinxę, nie wiem czy się już nie mija z celem, to już teraz chyba lepiej będzie inwestować w jakiegoś lepszego potencjalnie pupila, ale nie, no tragedia po prostu, bardzo źle, ja nie wiem teraz co zrobić, szczerze mówiąc, żeby z tego wyjść. Zobaczmy czy uda się pobić kolejny ten. Dobra. O, zobaczmy, może to się odblokuje w sobotę, bo kolejnego już pewnie przebijemy. Trzeba odblokować tego w sobotę. Za dnia w sobotę i zobaczyć, czy ten plutoid, czy on, jaki to jest w ogóle ten gatunek. Poczekaj, ja zaraz zobaczę, co to jest ten plutoid. Zamknąć aplikację. Nie, ja nie chcę zamykać aplikacji. To znaczy, o nie, zamknąłem aplikację, ja chciałem tylko zmienić postać. A, moja stara postać, poczekajcie. Dobry wieczór, tak, tak, który, no, dobra, zobaczmy, wejdźmy na chwilę. O, plutoida, tak, w plutoida będzie trzeba inwestować, dobrze, w plutoida. A tutaj z gorylu łapa możemy w tego, w sumie, orzeszkuna. No, to będzie trzeba, bo ten to jest jakiś ryczałt, wojownik, tak nawet nie wiem kto to jest, bo nie odblokowałem go, XD. Ta, więc tutaj jest już chyba trudno, ten gorylu łapa już będzie z orzeszkuna, chyba będziemy... No, orzeszkuna już chyba będziemy tu rozwijać, dobra, wróćmy do swojej postaci. Mogę wrócić? Mogę po prostu zmienić postać. O, mogę zmienić postać. Dobra, wróćmy do swojej postaci. Dobra, czyli generalnie w świetle wydaje mi się, że tutaj już plutoida będziemy rozwijać w takim razie. Trochę taką inną ścieżkę pójdziemy, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. A tutaj już nie w ponikona, bo to się nie opłaca, po prostu w orzeszkuna. Bo orzeszkun jest trochę lepiej, to już w tego będziemy inwestować po prostu, co nie? Czyli tak to będzie wyglądać. No i trudno. Jak zostało zrobione, tak zostało zrobione. Będziemy mieli troszkę podgórkę w tych pupilach, bo totalnie nie tak powinniśmy pójść. Powinniśmy tu pójść w Jinxę. A tu powinniśmy pójść w tego, no ale już stało się to, co się stało, więc po prostu spróbujemy naprawić jakkolwiek swoje błędy. No i zobaczymy, co z tego pyknie dalej. Dobra, idziemy dalej. Gabinet magii tutaj nic nie ma. Lochy to już widzieliśmy mniej więcej. Może uda się lochy coś ruszyć, chociaż wydaje mi się, że teraz będzie ciężko. Szukaj klejnotu. Ile kosztuje wyszukanie klejnotów? Strasznie drogie, widzimy, że szukanie klejnotów już niestety. 3000 drewna, no ale dobra, no trudno, poszukajmy tego klejnotu. I też długo się szuka. Co nie? Na 10 fajnie byłoby na 10 poziom to rozwinąć, ale twierdzę i tak musimy roztegować na 10, żeby to było na 10. No tutaj twierdza jest też bardzo zaniedbana, widzimy. Widać, że też bardzo zaniedbana twierdza. Będzie trzeba do tego się trochę przyłożyć. No, jeśli chodzi o gildię, to tak, tutaj skarb z trenera rozwinąłem na 9 level, ale to dlatego, że już nie ma sensu rozwijać na wyższy, bo mamy maksa, bo ktoś zainwestował chyba 11. O, tutaj nawet ktoś 15 skarbiec i trenera wrzucił, więc ogólnie nie było sensu inwestować więcej. Natomiast jeśli chodzi o same drużyno, bycie tutaj w tym, to nie ma źle. Zobaczmy jak klaster, 63%. Zobaczmy co jak na tle drużyny, 63% mamy. Też widzimy, że możemy klasera też troszkę jeszcze podszkolić, co nie? Czyli generalnie, czy ja mam to coś takiego, co mi pokazuje, czy ten? Ja jeszcze nie mam w ogóle tej takiej księgi chyba. Bo powinniśmy mieć takie gówno,
To się zdobywało na którymś levelu. Z jakiegoś chyba nie mam tego gówna, który pokazuje, co mam w klaserze, a czego nie mam. No, nie widzę tego. To się zdobywało na którymś... Albo kupowało się w zbrojowni może? Nie, właśnie nie pamiętam, czy w zbrojowni, czy kupowało się to w tej gabinecie magii. Wiecie, o co mi chodzi? No nie, nie o to mi chodziło. Chodzi mi o takie gówno, co pokazywało. To też powinienem tam sobie jakoś... Dobra, kupy. Chociaż zaraz wydam hajs na to cały. Takie, to też sobie kupy. Takie coś. No nie, no nie, nie chcę tego, tego nie potrzebuję. Właśnie nie jestem pewien, czy to było tutaj? Dobra, wiecie, totalnie mogę sobie przypomnieć. Próbowałem to wygooglować, ale nie wiem, jak to się nazywa. Było na bank jakieś rzecz. Nie wiem, czy to się dropiło, może w zadaniu się to dropiło. Rozejrzyj się. Ale była jakaś rzecz, ta bank, która powodowała, pokazywała, co mamy już w klaserze, a co nie. I totalnie nie pamiętam, jak to odblokować, co nie? Czyli generalnie jest to coś, co trzeba to odblokować na pewno, bo widzę, że chyba tego jednak nie posiadam. Ale totalnie mogę sobie, napiszcie mi w komentarzu, co to było. Nie mogę sobie przypomnieć. Dobra, widzimy, że no troszeczkę jest zaniedbany. Troszeczkę jest zaniedbany. Nasza postać, trochę mało grzybków, no. Widać tutaj, że Alex trochę je wy... Że tak powiem, przebie... Nie no, śmieję się, wiadomo, że tutaj nie ma się co czepiać, bo wiadomo, że jest dużo mniej doświadczony i cały czas się uczy. Nie oszukujmy się, ja w Shakes and Fidget gram już o jakieś... no, chyba z 5 dobrych lat gram chyba w Shakesy, więc no już jest, już mam dużo większe doświadczenie, jeśli o to chodzi, więc tutaj nie ma się co czepiać o takie rzeczy. No już dużo dłużej gram. Więc już trochę wie. W każdym razie, no, lecimy po przodu. Parę rzeczy będzie trzeba tutaj poprawiać, ale nie ma co się gniewać. Lecimy do przodu. O, proszę. Tutaj, pięknie. Pięknie, ledwo wbiłem kolejny pokan. Mag. Oj, no i mag to dostanie. Oczywiście, że tak. Proszę, panie magu. Proszę, panie magu. Dobra, spróbujmy trochę pójść do przodu. Dobra, kolejny pokonany, co my mamy? Dobra, to ja się tutaj za sobą wymieniam, tylko tu widzimy, że to jest skibelka. Skibelka, pamiętamy, że średnio opłaca się brać, dlatego że skibelka powoduje to, że nie opłaca się tego ulepszać, bo potem jak będziemy to rozmontowywać, to automatycznie to jakby traci na wartości, więc to damy sobie któremuś z naszych gałganów, który na przykład nie ma nic, a widzimy, że ten nie ma nic, chociaż to fajnie tu ulepsza, fajnie tu ulepsza. Dobra, damy mu to, a to on ma do zręczności, dobra, to nie, bo to ma do zręczności, to damy jemu, niech ma wszystkie te. Ładnie, lecimy dalej. No to myślę, że można to całkiem trochę przesunąć. Teraz tak naprawdę, gdybyśmy diamenty pozbierali, bo to jest bardzo ważne. Oj, widzę, że tego nie przeskoczymy już chyba, co nie? Musielibyśmy pójść do twierdzy, tylko mam mało grzybków niestety. Musielibyśmy... O, proszę, patrzcie, co odblokowałem. No i kolejny lok odblokowałem. No dobrze. Przeznaczenie chce, żeby walczyć. Tutaj można bardzo szybko podekspić swoją postać, ale widzimy, że... będzie ciężko, dobra. Dobra, musimy jednak pójść tutaj, wiecie co? I poszukać, o, mamy diamencik żółty, to oczywiście dla tego pana tutaj. Damy mu żółty, żeby było, dobra, niech ma, co nie. Tak naprawdę powinniśmy to trochę tak zrobić, co nie? Że trochę przeszukać tego znowu, no i skończyły mi się, już mi się skończyły diamenty, żeby to robić. Więc dzisiaj sobie nie podekspimy za bardzo. Ale generalnie gdzieś te postacie będzie trzeba wyekspić, więc... O, poczekaj, może uda się pokonać? Może się uda pokonać? Jest! Jest progresik, patrzymy, co to jest. Zręczność Berserker to jest, czyli to jest w sumie dla mnie, ale też chyba dla niego, tak? W sumie nie jest to jakoś nie jest to lepsze, wiecie, ma lepszy pancerz, ale pancerz nie jest też tak bardzo istotny na tym etapie, a nie ma slotu na tego, więc mogę sobie to tutaj położyć, to jest dobre do rozmontowania, bo dużo się za to dostanie potencjalnie kryształków. Dobra, byczki, myślę, że jeśli chodzi o przedstawienie postaci, jak mi idzie, to na nowym serwerze w Shakes and Fidget to jest właśnie tyle. Jak widzicie, tutaj Alex troszkę mi pomagał i niestety troszkę rzeczy jest jeszcze tutaj do poprawienia, ale młody się uczy, więc będzie chyba coraz lepiej. Pamiętajcie, że oglądanie odcinków Shakes and Fidget wspiera mój kanał. Link do gry oczywiście znajduje się w opisie. Zobaczymy, czy uda się tą postać naprostować. Mam taką nadzieję, ale jak to się mówi, nie wiem, ale się domyślam. Dobra, trzymajcie się, piąteczka. No nie wiem, co wam mam powiedzieć. No, no i elo, elo.